Witamy na podcaście 8a i 8akademii.pl. Dzisiaj będzie o skitoringu. Naszym gościem jest Mateusz Knap. Cześć Mateusz. Cześć. Mateusz jest bardzo doświadczonym narciarzem, skiturowcem. Był w kadrze narodowej Polski. Obecnie pracuje dla Dunafita. Między innymi zajmuje się szkoleniami sprzedawców w sklepach, także ma naprawdę dużą wiedzę. Natomiast dzisiaj chcieliśmy porozmawiać bardziej o skitouringu dla początkujących. Co, jak i dlaczego, na czym to w ogóle polega i z czym to się je. Nie będziemy może, Mateusz, rozmawiać o jakichś zaawansowanym skitouringu i sprzęcie, bo wiesz dobrze, że... Możemy ten temat odpuścić. Czym ktoś bardziej zaawansowany, tym jego opinia jest bardziej mojsza. Zgadza się. I tutaj nie ma sensu jakby na razie o tym rozmawiać. Rozmawialiśmy już we wcześniejszych podcastach z Piotrkiem Gąsiorowskim o sprzęcie, tam o butach, nartach. Troszeczkę może też na końcu o tym powiemy, ale zapraszamy na wcześniejsze nasze podcasty, gdzie ten temat bardzo wyczerpująco poruszamy. Niestety tamte podcasty jeszcze dla tych, którzy na YouTubie oglądają, to są bez obrazu. No ale dzisiaj widzimy Mateusza. Ci, którzy lubią popatrzeć na rozmówców, no to mogą. Może zacznijmy od podstaw, takich zupełnych. Jak byś opisał, co to jest skitouring? Ja zawsze zaczynam od w Google'ach, na przykład zawsze, czasami jakby przygotowywać się do podcastów, patrzę sobie, co ludzie wyszukują w Google'ach, jakie hasła są. Taką definicję, którą zwykle się, której się oczekuje. Jest skitouring Wikipedia, więc ludzie szukają takich zupełnych podstaw. Wiesz co, nie wiem, jak to jest opisane na Wikipedii. Dla mnie to jest zimowa turystyka narciarska, czyli połączenie zimowej turystyki z narciarstwem. Także możemy podejść, a przy okazji mamy takie same możliwości, jak w trakcie zwykłego narciarstwa, czyli zjazd, który przede wszystkim jest dużym usprawnieniem, jeśli chodzi o drogę w dół. Nie musimy schodzić, zakopywać się w śniegu, tylko płynnie, szybko i dobrze się bawiąc docieramy na dół. W Wikipedii opis jest bardziej taki, że jakbym przeczytał to jako początkujący, który nic nie wie o nartach, to bym się wystraszył, bo raczej połączy to niby wspinaczkę bardziej niż narciarstwo, niż turystykę, o tak. Może jest bardziej na przykład taka definicja pod kątem skialpinizmu, czyli już tego w sumie połączenia z trochę bardziej technicznym aspektem, nie? Ten, który uprawiają powiedzmy, że bardziej doświadczeni ludzie na trochę wyższym poziomie. A skitouring jako taki, no to są wycieczki i dobra zabawa. No bo musimy powiedzieć, że skitouring jakby ma bardzo szerokie pojęcie, czyli możemy chodzić po prawie zupełnie płaskim terenie, tak? Żeby dało się tylko zjechać, tylko bardzo łatwym, a możemy robić naprawdę rzeczy bardzo, bardzo trudne, tak? Jasne, bo skitouring to jest w sumie wszystko od tych bardziej płaskich rejonów Beskidów, także możemy iść spokojnie na Szyndzielnie czerwonym szlakiem z Bielska, gdzie jest de facto droga. A możemy jechać w Alpy i robić zjazdy ekstremalne tak naprawdę, albo gdziekolwiek gdzieś wyżej też. Skitouring w ostatnim czasie w Polsce robi się bardzo popularny. Oczywiście jest to, przyczynił się do tego troszeczkę lockdown i zamknięcie stoków narciarskich i wielu ludzi się jakby zwróciło ku skitouringowi. Dlaczego uważasz, czy masz jakieś zdanie na ten temat, dlaczego skitouring do tej pory nie był tak popularny w Polsce jak w krajach alpejskich? Wiesz co, myślę, że trochę kwestia pieniędzy, ale przede wszystkim dostępności sprzętu. Jakby pamiętam z czasów, jak byłem dzieckiem, jak rodzice chodzili na skiturach, że dostępność sprzętu była jakby, nie było dostępności sprzętu. Wiem, że tata jeździł do Austrii na przykład po narty, powiązania, po buty. No a w Polsce po prostu tego sprzętu nie było do kupienia. I nie dało się tego za bardzo kupić. Od kilku lat już tak naprawdę jest wszystko w sklepach, no ale też jest to dyscyplina rozwijająca się. W Alpach tak naturalnie ludzie przymierzali doliny na nartach skiturowych. No a w Polsce też nie było za bardzo takiej potrzeby historycznie, no nie? Żeby chodzić na skiturach. No i robili to tylko nieliczni, ale bardziej w formie zabawy i spędzania czasu w górach, a niekoniecznie jako forma obowiązku. Ja myślę, że wiesz, że gdyby była, że gdyby byli chętni do skitouringu, to i sprzęt by się znalazł, tak? Więc może kwestia kasy. Wiesz co, ja mam troszeczkę tak, jak po Alpach, bo dużo po Alpach na tych nartach chodzę, mam trochę taką inną koncepcję.
U nas góry są troszeczkę jakby mniejsze niż te doliny alpejskie, nie? Jednak nawet jak masz dużo śniegu, to dojdziesz gdzieś po dużym opadzie, tak? Zwykle wydeptana ścieżka tak, nawet jak jest niewydeptana, no to zajmie ci to cały dzień. To co normalnie zajmuje ci powiedzmy z 5 godzin, tak? Na przykład nie, szlak na Wielką Raczę. Kiedyś pamiętam po opadzie śniegu jeszcze w rakietach, żeśmy szli cały dzień, żeśmy po zmroku doszli, no i da się dojść, tak? W Alpach. Jak chodzę, jak widzę kogoś na rakietach, co jest bardzo rzadko, to oni najczęściej wychodzą 200-300 metrów powyżej schroniska i koniec. Tak. No i w Alpach nie znajdziemy nikogo, kto by był na butach. Tak, dokładnie. Normalnego turysty, który idzie na ścieżkę w rakach albo w samych butach. Po prostu nie da. Uważam, że nie da się nigdzie w większości szczytów, nie da się po prostu dojść, bo śniegu jest za dużo i jest za daleko wszędzie. Tak, to tutaj też się zgadzam. Jakby, jeśli jesteśmy w Alpach, no to wszyscy poruszają się na nartach tylko i wyłącznie, a właśnie tak jak powiedziałeś, osoby na rakietach już są rzadkością. Troszeczkę tam będziemy jakby o tym terenie narciarskim, myślę, rozmawiać. Może zacznijmy, tak jak mówiłem, troszeczkę zupełnie od podstaw. Czym się ten sprzęt skiturowy różni od sprzętu tak naprawdę zjazdowego? Czyli najważniejsze jest to, co umożliwia nam chodzenie do góry. Tak, czyli jak dla mnie wiązanie. Wiązanie jest taką w sumie cechą charakterystyczną dla narty skiturowej, bo ile narta wygląda w sposób zbliżony do zjazdówki, no to wiązanie jest zupełnie inne. W wiązaniu skiturowym nie mamy sztywnego połączenia przez cały czas przodu buta z tyłem buta, tylko mamy ruchomą piętę, czyli mamy zamocowany przód, no i możemy dzięki temu podchodzić, poruszać tą nartą w przód. Jeśli chodzi o narty, no to jak dla mnie największą różnicą jest waga. Narty zjazdowe są bardzo ciężkie po to, żeby były stabilne na śniegu i żeby dawały oparcie i pewność, a narty skiturowe muszą być po pierwsze lżejsze, żeby dało się w nich chodzić, żeby to było bardziej komfortowe. No i trochę inaczej się zachowują. Są stworzone do jazdy przede wszystkim poza trasą, też zwykle nie dając aż takiej stabilności na trasie. W sensie, no nie pojeździmy na krawędziach tak dobrze na nartach skiturowych, jak na nartach zjazdowych. Każdy, kto ubrał narty skiturowe i coś już zrobił poza trasą, jak sobie wyjedzie poza trasą na nartach zjazdowych, to zrozumie, o co chodzi, że nagle zaczynają mu te tyły trzymać, tak? Że one się nie poddają, nie wyginają się te tyły nart, nie? Na przykład. No jednak, jeśli jeździmy na skiturach, jak mamy trochę węższe narty, albo przynajmniej narty szerokości nart zjazdowych, zazwyczaj musimy się trochę na tyłach jednak oprzeć, przynajmniej jeśli jest świeży śnieg, żeby te dzioby nart wyciągać, a na narcie zjazdowej ciężko jest to po prostu zrobić. Technika jest w ogóle odwrotna. Technika jest zupełnie inna. Na zjazdówkach pochylamy się do przodu i obciążamy środek narty. Na skiturach jest troszkę inaczej. Czyli dobrze, rusza nam się pięta, dzięki czemu możemy jakby wykonywać ruch do przodu. Do tego oczywiście jest regulacja najczęściej, tam jedno albo dwustopniowa, znaczy dwu albo trzy, tak bardziej. Zazwyczaj stopniowa, zależy jakie to są wiązania, żeby tą piętę podnosić. Czyli czym stromiej tą piętę mamy wyżej, żeby tam sobie nie skasować cięgna Achillesa. Żeby się wygodnie chodziło też. No, ja bym chyba zaczął ten, od najważniejszych rzeczy, to foki. Tak, no foki to jest coś, czego nie spotkamy w sumie w narcie zjazdowej w żadnym wydaniu. Foka to są pasy tak naprawdę, no nie? Które to jest też przy okazji ze słowackiego. Oni to nazywają pasy i to jest też dosyć adekwatne słowo, ale no, mamy pas przyklejony do ślizgu narty, który z jednej strony ma klej, klejący do ślizgu. Wielokrotnego użytku. Tak, to warto też zaznaczyć, że to jest wielokrotnego użytku. A z drugiej strony włosiek, który z jednej strony działa jako poślizg, a w drugą stronę jest tarcie i nie pozwala się narcie zsunąć do tyłu, dzięki czemu no, możemy podchodzić. Czyli mamy bardziej miękkie narty, lżejsze, no w ogóle wszystko, wiązania też są lżejsze. Mamy ruchomą jakby piętę, znaczy piętę nie, na podejściu nam się pięta nie trzyma narty. Plus jazd oczywiście wpinamy, tak? Plus foki, to jest jakby najważniejsze. To, co też warto podkreślić, to foki są na podejściu, a na zjazd foki ściągamy, także no, nie zjeżdżamy na fokach. W butach jeszcze dodatkowo chodzimy w rozpiętych butach do góry, na dół je zapinamy, czyli to też są takie mechanizmy w butach ułatwiające szybkie zapięcie. Pewnie. I nawet w sztywnym bucie skiturowym zazwyczaj ruchomość cholewki i tak jest dużo, dużo większa niż w bucie alpejskim, nawet przestawionym na ten tryb walk, czyli na teoretycznie chodzenie, no ale kto chodzi w bucie alpejskim do wyciągu i z powrotem, ten wie, że te buty w sumie się nie wyginają wcale. Co tobie się podoba w skituringu? Jak dla mnie przede wszystkim skitering to jest trochę takie poczucie wolności w górach.
Czyli to, że de facto nie muszę się trzymać wyznaczonych tras i to, że mogę iść tak naprawdę tam, gdzie chcę, gdzie mi się podoba, że mogę zjechać poza trasą, w terenie. No i jest to taka forma na życie i forma spędzenia wolnego czasu. Trochę bycie poza regułami, jeśli tak to można określić, i trochę wolności. No i spędzanie czasu ze znajomymi to jest też zdecydowanie fajna opcja. No tak, bo jeżeli nie mówimy o jakichś górach typu alpejskiego, czy powiedzmy jakiegoś naszej Beskidy, Karkonosza, to jeżeli nie jest to jakaś totalna stromizna, czyli wiesz, pionowy las, no to faktycznie jest odpowiednia ilość śniegu, no to możemy przejść wszędzie. Tak. Nawet tam, gdzie latem nie przyjdziemy, bo są krzaczory, to zimą sobie możemy dowolnie chodzić. No, oczywiście zgodnie z przepisami, jeżeli jesteśmy w parku narodowym czy rezerwacie. No, ale warto zwrócić uwagę. Wiesz co, to co mi się jakby podoba w skitouringu, to jest to, że ja jakby lubię wysiłek taki tlenowy, czyli wiesz, chodzenie do góry. To, czego nigdy nie lubiłem za bardzo przy wspinaniu w górach czy przy chodzeniu, to jest to schodzenie w dół, nie? A tutaj następuje wisienka na torcie najczęściej. Czyli zjazd, tak? No, także. Czyli zjazd na dół. Wiesz co, warto też powiedzieć, bo to jakby na początku mojego skitouringu strasznie mnie zaskoczyło. Pomijając oczywiście obiektywne niebezpieczeństwa, które są w takich górach alpejskich, no to nie ma ich w Beskidach. No to jest szybkość powrotu. Zdecydowanie, to jest bezpieczeństwo, ale tak. To jest, na to dużo ludzi zwraca uwagę pod kątem poruszania się w górach wysokich, na latach, to już tak trochę odbiegając od tematu osób początkujących, ale żeby bardziej jakby wyolbrzymić temat, to w górach wysokich wiele osób używa, może niewiele osób używa, ale ci, którzy używają nart, bardzo właśnie cenią sobie to, że bardzo szybko się traci wysokość, czyli też wracamy do tej strefy bezpiecznej. No i tak naprawdę na Beskidy też to możemy przełożyć, bo jesteśmy w stanie zrobić na przykład późniejszą wycieczkę, czyli nie musimy wstawać, skoro śpiew, żeby wyjść na szczyt i później wrócić krok po kroku, tylko możemy sobie spokojnie iść na zachód słońca, na Pilsko albo inne skrzyczne. No i jeszcze w miarę za widoku zjechać do auta i tak naprawdę wszystko robimy w bezpiecznych, komfortowych warunkach. Żeby podać jakieś przykłady, to na przykład powrót z zawratu na rondo w Kuźnicach przy dużej ilości śniegu zajął nam zjazd godzinę 15, kiedy przewodnikowy czas to jest, sprawdziłem sobie przed podcastem, 5.05. Okej, okay. Jak mówiłeś, to właśnie chciałem strzelić coś koło 4,5 godziny, ale to... No. Więc to pokazuje jakby szybkość. Oczywiście godzina 15 nie jest jakimś rekordem świata i na pewno spokojnie zrobiłbyś to w połowie tego czasu. Wiesz co, nie próbowałem tego nigdy robić na czas, także ciężko powiedzieć, ale... No ale że ja na przykład w tym dniu, żeby jakby też dalej pokazać jakby szybkość poruszania się na nartach, no to wiesz, zjechaliśmy ze Świńskiej Przełęczy, zjechaliśmy z Karbu, weszliśmy na Zawrat, jeszcze zjechaliśmy sobie do Kuźnic, jeszcze zdążyłem pójść na koncert w Katowicach wieczorem, nie? Tak, no na tak możemy zrobić. No. Drugi taki przykład, więcej, który mi przyszedł do głowy, to jak byliśmy na przykład na Gross Benedigerze w Austrii, to taki szczyt mniej popularny niż Glasglockner, ale chyba drugi w Austrii, czy tam przynajmniej w Salzburgu, nie pamiętam. Jest bardzo blisko. No, 3600 chyba bardzo ma. Bardzo fajna skitulowo góra. Tak. Tam jest lodowiec taki dosyć łatwy, jeżeli ktoś już coś chce zrobić bardziej ambitnego. I myśmy zjechali ze szczytu do doliny, tam jest 2000 metrów w pionie, zjechaliśmy w godzinę. To jest normalnie liczę sobie tak, jak na skidurach jesteśmy, właśnie jeżeli chodzi o tempo podchodzenia, jeżeli jest w miarę, znaczy no jest średnia stromizna, to tak sobie liczę, że około 400 metrów do góry na godzinę spokojnie można robić, że ktoś ma dobrą kondycję w miarę podejścia, a zjazd tak około 1000 metrów w dół na godzinę można sobie zjechać. No, jeśli ktoś ma w miarę mocne nogi, to bez problemu. No więc to jakby, to dla mnie to jest jakby plus, nie? Że nie dość, że jest przyjemnie najczęściej na zjeździe, to jeszcze jest po prostu szybko i bezpiecznie, nie? Tak, no i są też możliwości w sumie jeszcze łatwiejsze, bo nie trzeba zjeżdżać z Benedigera, który w sumie jest ponad 3,5-tysięcznikiem, gdzie też już zjeżdża się ciężej, nie mamy trudny alpejski teren. No ale chociażby Kasperowy, albo Skrzyczne, albo inne ośrodki narciarskie, które akceptują skiturowców, no ale możemy podejść i tak naprawdę tam się dużo szybciej jeszcze porusza w dół niż w terenie, no nie? Bo zjeżdżamy po stoku narciarskim, ale robimy przy okazji wycieczkę terenową.
No, więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę ze skitouringiem, czy uważasz, że podchodzenie na nartach jest trudne? Na pewno jest trudniejsze niż podchodzenie na butach. I to w momencie, kiedy się widzi osoby początkujące, to tak, wiele osób ma z tym, przynajmniej na tych pierwszych kilku krokach, jakiś kłopot. Po dosłownie 5-10 minutach, jak już się w miarę ogarnie ten ruch i to, że tej foce można zaufać, że foka się nie zacznie zsuwać, no to wtedy robi się coraz łatwiejsze i tak naprawdę myślę, że żeby się nauczyć chodzić, wystarczy jedna wycieczka. Żeby załapać to, że te narty się nie podnosi tak. 20 cm nad ziemię, tak. Tylko no się to też nie warto zwrócić uwagę, nie podnosimy nart, tylko raczej właśnie posuwamy nimi po śniegu. No dużo mniej energii wtedy stracimy, będziemy się mniej męczyć i będzie nam łatwiej i przyjemniej. A co ze zjazdem w takim razie? A to zależy od umiejętności. Znam osoby, które uczyły się jeździć na nartach, zaczynając od skiturów, więc da się jak najbardziej. No to jest właśnie taki jeden z najważniejszych pytań, które chciałem Ci zadać, czy kwestii, które chcę podnieść. Czy w ogóle da się, nie jeżdżąc wcześniej na nartach, da się właśnie zacząć od skiturów? Myślę, że tak, ale fajnie, żeby właśnie pierwsza wycieczka była w okolice stoku, tak żeby nie jeździć na sam początek gdzieś w las, gdzie mamy dużo trudniejszy teren, jednak wiele osób ma problem z jazdą po lesie, bo mamy drzewa, które było nie było są zagrożeniem, tylko fajnie jest pójść na jakiś łatwy stok albo oślą łączkę. Można sobie jak najbardziej podejść na tych nartach i potraktować to po prostu jako taki dzień, dwa zabawy, żeby się przyzwyczaić do samego poruszania się na nartach. I zjeżdżania też przy okazji, no nie? Są stoki w Beskidach, gdzie bez problemu możemy podejść bokiem trasy i zjechać sobie po tej trasie, przy okazji no właśnie ucząc się jeździć. Nie szedłbym raczej na pierwszą wycieczkę w teren tak, no, w jakiś ambitny teren. Jeżeli ja bym miał swoje zdanie wyrazić, bo ja dosyć późno na nartach uczyłem się jeździć, zawsze bałem się o kolana na wspinanie i żeby sobie nie porobić krzywdy i żebym się mógł wspinać, to jakoś ja sobie w moim przypadku przynajmniej nie za bardzo wyobrażam, że miałbym rozpocząć skitouring bez nauki jazdy jakby na stoku najpierw. Tak, no myślę, że lepiej jest się uczyć najpierw na stoku, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy uważam, że jest to możliwe? Uważam, że tak, tylko no właśnie fajnie jest to właśnie robić też na stoku, ale można bez problemu na latach skiturowych, bo jeśli zamierzamy głównie chodzić na skiturach, a same narciarstwo alpejskie z jazdy nas nie za bardzo interesują, to w sumie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się uczyć jeździć już na nartach, których docelowo będziemy używać na nie, czyli na tych nartach skiturowych. Też coraz więcej ludzi kupuje po prostu jeden komplet nart, czyli to, czego chcą używać na wyciągach i przy okazji chodzić na wycieczkach, jako taka hybryda i połączenie tych dwóch sportów. Na zasadzie jedziemy sobie do jakiegoś ośrodka narciarskiego na tydzień i dwa dni chodzimy, dwa dni jeździmy na wyciągach, dwa dni chodzimy, dwa dni jeździmy na wyciągach. No i zrobiło nam się 8 dni, a nie tydzień. Czy w ogóle, jak o tym sprzęcie wspomniałeś, uważasz, że jest możliwe posiadanie jednej narty i na stok, i na skitouring? Jeśli nie traktujemy tego w sposób taki mocno profesjonalny, to jak najbardziej. To znaczy myślę, że obecne narty skiturowe dają na tyle dużo możliwości, że da się na nich fajnie jeździć na stoku. No i przy okazji dobrze się bawić w terenie. Ale jeśli chcemy już jeździć mocno i faktycznie chcemy traktować to tak a la sportowo, to zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku uważam, że jakby nie połączymy tego. To znaczy, no ja schodzę głównie na skiturach, na zjazdówkach szczerze nie jeździłem od 10 lat, bo no, jak zacząłem chodzić na skiturach, to przestałem używać w ogóle nart zjazdowych, już nawet ponad 10 lat, no ale myślę, że jeśli ktoś chce zarówno mocno jeździć na stoku i mocno chodzić na skiturach i jeździć w terenie, to powinien mieć osobne zestawy. No, przy czym, jeżeli chce mieć inny zestaw, to trzeba powiedzieć, że można mieć zestaw skiturowy na stok, natomiast nie odwrotnie. Tak. No, to jest podobne, tak. Ta analogia mi się przypomina, jak rozmawiamy, wiesz, czasem z klientami, jak doradzamy w sklepie, to lepiej też wolę latem chodzić w butach, które nadają się na zimę, niż odwrotnie, w letnich butach zimą, tak. Nie? Tak. Ja, wiesz co, zwróciłbym chyba uwagę słuchaczy na to, że warunki na skiturach, znaczy jakby trudność zjazdu czy wchodzenia, oczywiście jest to uzależnione od nastromienia, to jest pierwsze. Natomiast fundamentalna sprawa to jest jakość śniegu, która jest w danym momencie. Tak, czyli połączenie tych dwóch czynników czasem może być bardzo męczące dla jeżdżącego. Czyli może być tak, że dzisiaj nam się zjeżdżało w danym miejscu świetnie,
a za dwa dni, czy nawet na drugi dzień, to warunki są tragiczne. Tragicznie jest dużo, dużo, dużo trudniej, tak? No głównie chodzi o to, oczywiście o twardość śniegu, czyli czym bardziej miękki śnieg, tym się łatwiej jeździ. No. Bym powiedział nawet, że taki po świeżym opadzie, gdzie spadnie 20-30 cm. Jest to fajne do nauki jazdy. Tak, i według mnie wtedy jest łatwo. Wtedy faktycznie w takich warunkach możesz się uczyć jeździć. Też tak uważam. I to są idealne warunki do nauki jazdy w terenie. To znaczy, jeśli w terenie nam, jeśli w ogóle sypnie nam śniegiem, właśnie tak jak powiedziałeś, te 15-20 centów, to są perfekcyjne warunki do nauki. Mamy miękko, no ale to się prowadzi dużo łatwiej niż po twardym, zbitym śniegu. No i jeśli się wywalamy, zaliczamy glebę, no to lądujemy w miękkim puszku, a nie na twardym betonie. No ale jeżeli mamy temperatury tam okolice zera, czy lekko pod zerem i świeci słońce i jest to popołudnie i ten śnieg się robi mokry, no to zmienia się to wszystko diametralnie. No, wtedy się robi taka mokra kasza i zwykle to są warunki, które dla osób początkujących i nie tylko w sumie, są trudne, bo taka kasza i to użytkownicy stoków narciarskich też to pewnie znają, bo często, no jeśli jesteśmy na stoku i jest właśnie, tak jak powiedziałeś, w okolicach zera świeci słońce, no to po południu też to już nie jest przyjemnie zmrożony śnieg, tylko właśnie taka sypka breja. Albo zrobią się muldy. No i de facto w terenie to działa bardzo podobnie, że jeśli jest ciepło i to, co wcześniej było fajnym puszkiem, potem się już robi taką masą, która hambuje narty i nas łapie tylko i chce nas wywrócić. Przy czym nie zawsze to widać. Wydaje się, że jest piękny śnieg, prawda? Że pojedziemy sobie bardzo łatwo, a potem okazuje się, że nie, że uda palą jednakże. Tak, uda palą. Czasem też jest taki efekt, że w sumie jedziesz po tym ładnym śniegu, który był w cieniu, i wjeżdżasz w to nasłonecznione miejsce, gdzie właśnie jest taka kasza i nagle jest stop. Jeżeli ktoś będzie planował swoją pierwszą wycieczkę, to niech też zwróci uwagę na przykład na takie miejsca, gdzie jest szlak prowadzi na przykład drogą albo jest dosyć wąsko i ludzie ubiją to nartami czy nogami. I jeżeli tam jest troszeczkę, nawet nieduże na strumienie wystarczy, to mamy naprawdę dużą prędkość i początkujący ma tam problem z hamowaniem. Tak, jeśli jest wąsko, to zdecydowanie, no bo też często przy takich wąskich szlakach tworzą się takie małe rynny, no i wtedy faktycznie, żeby zahamować pługiem, jak narty nam się, tyły nam się podnoszą do góry, to nie jest najłatwiej. Nie jest to przyjemne, nie jest to łatwe, nie? Natomiast jeżeli ktoś trafił na złe warunki w skitringu, to niech się na swojej pierwszej wycieczce niech się nie zraża, niech poczeka na świeży opad i spróbuje drugi raz. Nie? Na pewno nadrobi stracone. Albo gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Nie? Czyli uważasz, że, czy to powiedzieliśmy w sumie, czy jeżdżenie na stoku, czy na skiturach jest trudniejsze? No chyba na skiturach jednak, tak? Wydaje mi się, że na skiturach jest trudniej. Też bardzo często osoby, które jeżdżą na stoku nawet bardzo dobrze, w momencie, kiedy przesiadają się na skitury, potrzebują czasu na zaadaptowanie się do po pierwsze innej narty, po drugie do zupełnie innych warunków, no i po trzecie właśnie do terenu. Jakby jazda w terenie jest bardziej wymagająca niż jazda na stoku. Czy początkujący na przykład uważa, że mają pchać się, nie wiem, w Tatry, na łatwy teren w Tatrach? Wiesz co, myślę, że wycieczka na przykład na kalatówki, czemu nie? Na kalatówki po pierwsze możemy sobie podejść po dosyć szerokiej drodze dojazdowej, możemy potem kawałek podejść sobie po stoku, który też jest tuż przy kalatówkach, zjechać polaną. Jak dla mnie, pewnie czemu nie, tylko ważne, żeby dobrze ocenić swoje możliwości i nie pójść na pierwszą wycieczkę na przykład chociażby na Kasprowy, który jest uznawany za taką mekkę skiturową, ale jednak początkującym może przysporzyć sporo kłopotów. Taka na przykład też Ochołowska, Grześ. Jak najbardziej. Tam jest w miarę łatwo, nie? Ale Grześ jest super fajny, z tym, że też jeśli nie mamy doświadczenia i obycia z lasem, to jest też na co warto zwrócić uwagę, że przy Grzesiu już mamy dosyć spory odcinek jazdy po lesie. Czyli sama góra jest genialna do zjazdu, jest naprawdę fajna i przyjemna, jeśli jest dobry śnieg, no ale później mamy las, co też dla wielu osób może być trudne. Jak to powiedział kiedyś przewodnik, jak byliśmy na nartach na Syberii, powiedział, że uważajcie, bo zimą te drzewa są strasznie twarde. Ale na przykład jak się komuś wydaje, nie wiem, że pójdzie, że mnie wpadł no może na pomysł, że pójdzie sobie na nartach do Murskiej Oka na przykład, nawet asfaltem, że taka łatwa, to się nie nadaje. To o takie pomysły to...
No, lepiej wybrać inną odwracamy, dolinę. Odwracamy, nie? To po pierwsze oczywiście, że niekoniecznie musi być śnieg, ale no. Ale na przykład często, znaczy często, no widuję, jak ktoś pójdzie kiedyś na skiturach na przykład do Piątki, na Dolinę Pięciu Stawów, no to można tam czasem zauważyć osoby początkujące, co też nie jest zbyt fajnym terenem dla początkujących. Nie, no przed Piątką mamy próg, który tak, tak naprawdę zarówno w podejściu, jak i później w zjeździe, no jest problematycznym elementem. I o ile na podejściu jeszcze ok, bo zwykle mamy wydeptane stopnie, ale też no, dużo ludzi tam zakłada raki albo raczki i nie wszyscy pochodzą tam w samych butach, a na pierwszej wycieczce skiturowej zwykle nie zakładamy w ogóle korzystania z sprzętu takiego alpejskiego, powiedzmy. Na takiej większej strumieźnie, no właśnie jak już wspomniałem w tym progu, no tam już trzeba zastosować tak zwane zakosy, coś co w Beskidach rzadko zrobimy, czyli takie, no to nie będziemy tego uczyć na podcaście. Ale jest to podchodzenie zygzakiem, tak, powiedzmy. Tak, tak. Już tam trzeba umieć te narty podnosić, tak żeby się obrócić o te prawie, że 180 stopni, niepełne, nie, nie, ale to już trzeba umieć, nie, zrobić. Trzeba umieć czasami trochę obycia z nartami, no a jeśli nie, to właśnie trzeba wtedy ściągnąć narty i podejść z buta. Zdarzyło mi się już na progu, czy na przykład tam tak zwany zjazd przez śmietnik, tak, że osoby tam były, które się zablokowały, nie? Że można było widzieć, że osoba bardziej doświadczona wzięła kogoś tam, tak, na wycieczkę i ta osoba potem stała tam i nie wiedziała, co ma zrobić. No, myślę, że jak najbardziej. W sensie to jest miejsce, gdzie faktycznie może się zdarzyć coś nie do końca przewidywanego. To znaczy idziemy na niby łatwą wycieczkę w dolinę, no ale tak naprawdę napotykamy po drodze na dosyć duży problem i trudność taką techniczną. I potem jest to kwestia zjazdu. Kwestia zjazdu jeszcze później poniżej, to przed czym jakby też o czym wspomniałem wcześniej, czyli tak zwana rynna. Nie? Jeżeli tam jest udeptany ten śnieg aż do asfaltu, to tam nie jest łatwo. No nie, to nie jest najprzyjemniejsza tak, dolina. Tak. Jakby szczerze, jeśli chodzi o bycie początkującym skiturowcem w Tatrach, lepiej jednak skierować się w Tatry Zachodnie. Tam jest no, przyjemniejszy teren, jest dużo łatwiej. Ewentualnie Słowacja, Spalona Dolina albo Lachacka są super fajne. Bardziej w stolicy wspinam właśnie, żeby jak ktoś wpadnie na pomysł, a tylko do Skrzyniska sobie podejdę, nie? To Dolina Żarska na przykład na Słowacji. Wspomniałeś o tej wolności takiej, które daje. No właśnie dla mnie, jakby tak zawsze skitury też były taką wolnością, jak mówisz, że chodzimy sobie. Natomiast zauważyłem, że wiele ludzi traktuje to jakby mniej sportowo, tak, nie? Czyli nie wiem, no, obowiązkowe jest wejście do schroniska, tak, czy pójście przez schronisko. Mi się często zdarza, że nie wiem, gdzieś tam na Pilsku na przykład, jak czasami się pójdzie, no to wiesz, gdzie tam chodzić, żeby był fajny śnieg i fajny zjazd, nie? No i zdaję, że niekoniecznie muszę przejść przez schronisko, nie? Możemy zdalej, ale ludzie traktują to jakby, skitring jest też fajny, jako formę takiego czystego poruszania. Tak, czystego poruszania się i spędzenia czasu przy okazji, no i wtedy schronisko jak najbardziej, no nie? Jeśli możemy sobie wejść na pierogi do schroniska na Miziowej, to pewnie. No więc to jest fajne w skituringu, że możesz sobie właśnie pochodzić. Tak? I często też jest to forma odpoczynku, także no, jednak duża część ludzi po podejściu na Miziową już będzie dosyć zmęczona. Było, nie było, jest to trochę metrów przewyższenia. Także przed samym podejściem na szczyt Pilska też można wejść do schroniska, odpocząć chwilę, przy okazji zjeść obiad i pójść dalej. Wspomnijmy też o skituringu, w skituringu, że jeżeli rozmawiam o tym, że czasami są ograniczenia. W niektórych miejscach nie wolno skitringu uprawiać, tak? Na przykład Babia Góra. Tak, jest Babia Góra, są elementy parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, gdzie no po prostu nie wolno nam wchodzić na skiturach z powodów takich właśnie przyrodniczych, no. Niestety. Bo właśnie, jak mówimy, skitury pozwalają zjechać prawie wszędzie. Ale nie wszędzie. Ale nie wszędzie można. Nie wszędzie można. A tak, nie? O tym sprzęcie. Oczywiście, jak wspomniałem, mamy dwa podcasty o sprzęcie, ale już w jednym to, a czy w tym możemy też o tym wspomnieć, chociaż tak elementarne podstawy. Jeżeli dla osoby początkującej, jakiej szerokości narty byś polecił? Wiesz co, to jest też temat, który troszkę się zmienia z biegiem czasu. Kiedyś były modne, może nie modne, ale były w standardzie dużo węższe narty. W tej chwili taką średnią myślę, że jest 80-90 mm w talii, czyli w najwęższym miejscu narty. Slangowo się to nazywa podbutem, więc też tak to można
przyjąć. No i te 80-90 mm to jest taka wartość, która w większości ludzi powinna pasować. No przy czym mówisz 80-90, ale jakby w moim mniemaniu to między 80-90 jest ogromna różnica. Wiesz co, jest, ale no, warto zwrócić uwagę na to, że te narty, które mają około 80 mm, będą wygodniejsze w podejściu, będą stawiały mniejszy opór na śniegu, ale będą troszkę mniej komfortowe w zjeździe. Z drugiej strony właśnie te szersze narty, czyli na przykład 88-90, to będą narty, które będą się lepiej sprawdzały w zjeździe, w świeżym śniegu nam dawały więcej wyporności, no ale będą trochę cięższe na podejściu. Po pierwsze, bo szersza narta więcej waży, a po drugie, bo jest tarcie na śniegu przez fokę. No właśnie wspomniałem o tym, że czym jest szersza narta, tym lepiej będzie jeździła teoretycznie w świeżym śniegu. Tak. I w ogóle jakby poza trasą, w większości przypadków, nawet jak jest taki śnieg typu Breja, o którym mówiliśmy, też na szerszej narcie, przynajmniej mam takie odczucie, że jeździ się dużo, dużo łatwiej niż na narcie wąskiej. Jednak nią też się łatwiej manewruje, ona jest, może nie łatwiej manewruje, ale właśnie ona jest bardziej pancerna, taka masywna, przechodzi przez wszystko troszkę jak czołg. Mhm. Także nieważne po czym przejedziemy, to przejedziemy, a na lekkiej, wąskiej narcie czasem jest z tym większy kłopot. A wiązania. Wiesz co, ja pierwsze wiązania, jakie kupiłem, koledzy mi polecili, to były szynowe, to też troszeczkę inne czasy. To może miałem wiązania szynowe. No i dla mnie to jest jakby był od razu ślepy zaułek, czyli ponieważ wiesz, jak się w tych skiturach rozkręciłem, to one po prostu były dla mnie od razu za ciężkie. Też miałem takie podejście. Pierwsze wiązania, w których chodziłem, to były w ogóle jeszcze Silverette 404, ale to było tylko w ramach, nie wiem, dwóch wycieczek chyba. Później chodziłem na Diamirach od mamy i one były jakby fajne na początek, bo pokazały czym jest skituring, ale właśnie były bardzo toporne, no i były ciężkie przede wszystkim, nie? A potem już miałem wiązania dynafitowe, kłowe. To jest troszeczkę tak jak w rowerach górskich, tak? Czyli czym sprzęt jest lżejszy, tym jest droższy. Zazwyczaj. Chociaż w tej chwili już nie zawsze, ale no zazwyczaj tak. Często też przez wykorzystanie materiałów, no nie? I w rowerze górskim, i w narciarstwie, w skituringu, często się wykorzystuje materiały, które im są lżejsze, tym są droższe. Ile uważasz taki sprzęt skiturowy, takie narty sezonów mogą wytrzymać dla takiego, powiedzmy, początkującego średnio chodzącego, tak, nie wiem, dwa razy, trzy razy w miesiącu ktoś pójdzie? Właśnie chciałem powiedzieć, że to zależy od częstości użytkowania. Znaczy, bardzo ciężko jest powiedzieć, bo tak naprawdę możemy kupić sprzęt i mieć go przez lata. Moja mama chodzi, no właśnie, średnio pewnie za dwa razy w miesiącu na skiturach w zimie. No i ma swoje narty od, nie wiem, 10 lat, po drodze tylko zmieniła wiązania właśnie z szynowych na kłowę, no i dalej ich sobie używa i się nimi cieszy. Ale jeśli ktoś ma pecha, może równie dobrze w pierwszym, drugim sezonie najechać na jakiś duży głaz, wyrwać krawędź z narty w sposób taki, że już nie będziemy w stanie tego w ogóle odtworzyć. Ale myślę, że 5-6 lat to jest taki średni czas użytkowania. Potem też często można je sprzedać. Ktoś, kto się chce na przykład uczyć jeździć albo w ogóle właśnie uczyć chodzić na skiturach, może kupić też taki sprzęt używany z drugiej ręki i będzie wtedy trochę, posłuży mu krócej zdecydowanie, ale na start będzie fajny, na przykład kupić na pół sezonu i potem już mieć swój, nowy. Pytam się jakby też o to, dlatego że chciałem powiedzieć właśnie o tej wadze i kwestii inwestowania w tą wagę, bo dla mnie to jest kluczowe. Te ciężkie, pierwsze narty miałem cięższe, wiązanie miałem ciężkie, buty miałem ciężkie. Mi to zabierało dużo przyjemności. Też tak uważam, że jeśli chodzisz w ciężkim sprzęcie, to dużo bardziej się męczysz. Jakby, no jeśli się męczysz, jasne, część ludzi bardzo lubi się męczyć, ale generalnie jeśli mamy trochę lżej, no to chodzi się po prostu łatwiej i przyjemniej. Jesteśmy przede wszystkim zrobić w stanie dłuższą wycieczkę, no nie? Jesteśmy w stanie zrobić dłuższą wycieczkę, dzięki czemu mamy dłuższy dzień i lepiej się bawimy. Ale mam też takie poczucie, że jakby w tej chwili nie trzeba się już obawiać za bardzo schodzenia z tą wagą w dół. To znaczy, jasne jest granica, poniżej której po prostu sprzętu lżejszego się już nie produkuje, ale jakby nawet najlżejszy sprzęt w obecnych czasach jest bardzo wytrzymały. No tak, jak rozmawiałem właśnie z Piotrkiem Gąsirowskim, bo ja używam superlightów z dynafita, na przykład wiązań. Ja no to dawał mi przykłady, że jakieś tam, nie wspomnę sobie nazwiska, że nawet ktoś tam, jakiś zawodnik skacze w tych nartach, robi różnego rodzaju ewolucje i te wiązania wytrzymuje. Jasne. Wiesz co, no ja od wielu lat się ścigam i tak naprawdę wiązania zawodnicze, które ważą po 100 gramów, też wytrzymują bardzo, bardzo dużo.
są bardzo minimalistyczne, ale też mi się z nich zdarza może nie skakać jakieś wielkie dropy, ale tak, żeby przelecieć kilka metrów na jakiejś hopce, to jak najbardziej, no nie? Mhm. Jeżeli chodzi o buty, coś, czy dla mnie na przykład był problem z szerokością buta, nie? Straszne różnice są między firmami. Jedna firma preferuje, nie wiem, szerszą stopę, druga węższą, na przykład Dynafit chyba raczej węższą, aczkolwiek też to się zmienia. Też to się zmienia. Kiedyś faktycznie Dynafit był uważany za bardzo wąskiego buta. Generalnie buty Dynafita były uważane za wąskie. W tej chwili się to zmieniło, jakby duża część butów jest stosunkowo szeroka. Większość ludzi jednak preferuje mieć trochę więcej miejsca w tym bucie na szerokość, też przede wszystkim dlatego, że jeśli chodzimy, no to z biegiem czasu stopa nam trochę puchnie w ciągu dnia, także potrzebujemy mieć więcej miejsca i przestrzeni. Jaki rozmiar takich butów się kupuje? Mniejsze, większe? Dopasowane do stopy zazwyczaj. But skiterowy powinien być dopasowany do stopy, czyli powinniśmy czuć zarówno piętę, jak i palce. Nie może to być ucisk, nie może to być zdecydowanie tak jak w butach spinaczkowych, żeby te palce nam to miażdżyło, ale nie powinniśmy mieć zbyt dużo luzu. To znaczy, jeśli będziemy mieli dużo luzu i też pięta będzie luźna, to w trakcie chodzenia ona się będzie poruszać górę-dół, no, co może powodować otarcia. Ale jak już gadamy o butach, w sumie dosyć ważna rzecz. Coś, o co często ludzie pytają i o czym też tak gdzieś między słowami wspomniałeś, o sztywności. W butach skiturowych zazwyczaj nie podajemy w ogóle flexu i to jest taka trochę ciekawostka, flexu, czyli sztywności. Jako, że buty skiturowe praktycznie nigdy nie będą tak sztywne jak buty alpejskie. Mhm. Tam są różne patenty usztywnienia, niektóre modele mają wyciągane języki, wkładane raczej na podejście wyciągane, ale faktycznie jest tutaj troszeczkę... Są to inne systemy, ale właśnie no to, co warto wiedzieć, że no flexu się po prostu nie podaje za bardzo w butach skiturowych, one są większe. Jeżeli chodzi o ubiór na skitury, zupełnie zwykłe, na początek zwykłe ubranie, tak naprawdę jest turystyczne, nam wystarczy, nawet nie na początek. Tak? No zwykłe, jak ktoś chodzi zimą po górach, te same zasady są na skitur. Te same zasady są na skiturach, z tym, że trochę bardziej, przynajmniej ja mam zawsze takie odczucie, że to jest bardziej jeszcze uwypuklone lub wyolbrzymione niż przy normalnej turystyce. Jako, że pierwsze zamiast samych butów nosimy buty z netami, związaniami, więc ta waga na każdej nodze jest dużo większa, ten ciężar na nodze jest większy. No i mamy kije. Kije, które też dużo bardziej angażują całe ciało niż tylko w przypadku turystyki, bo chcąc nie chcąc musimy się z nich trochę bardziej odepchnąć. Także też często skiturowcy podchodząc są ubrani dużo cieniej, ale warto być ubrany na cebulę, tak żeby na zjazd albo na napicie się herbaty na górze no móc się ubrać, czyli trzeba mieć pierwszą warstwę, która dobrze nam odprowadzi wilgoć, drugą warstwę, która będzie takim zabezpieczeniem termicznym, no i tu odpowiednio trzecią lub czwartą warstwę, czyli zazwyczaj jakąś puchówkę na przykład w plecaku właśnie na sytuacje awaryjne. No i gdyby była zła pogoda, no to membranę Gore-Texa. Na ten temat też kiedyś nagraliśmy podcast z Łukaszem Suberganem, też bez obrazu, także zapraszamy. Ale też na 8 Akademii są was dwa nawet artykuły o jak się ubrać zimą. I tam no, moim zdaniem tam są takie podane idealne zestawy, jak mówisz. Dla mnie właśnie na skiturach wszystko odbywa się troszeczkę bardziej dynamicznie i ta jakość tej odzieży troszeczkę dla mnie bardziej gra rolę. Po prostu bardziej się pocisz, potem tak. Nagle stajesz, tak, czy nagle zaczynasz zjeżdżać w dół i wszystko się jakby zmienia i to odprowadzanie potu, ta odzież po prostu musi działać. Nie? I mam też wrażenie, że dużo ludzi początkujących na samym starcie popełnia ten błąd, że właśnie ubierają się zbyt ciepło. Także na pierwszą wycieczkę Zakładają zbyt grube ciuchy, i zaczynają iść. No i efekt jest taki, że po 5-6 minutach już są cali zlani potem, a potem to bardzo mocno wychładza. Tak naprawdę, jeśli się spocimy, jesteśmy cali przemoczeni, no to jeśli wyjdziemy na jakieś eksponowane miejsce, gdzie wieje wiatr, no to dużo szybciej się wychładzamy. Jeżeli chodzi o odzież, na przykład ja zawsze, często widzę, że ludzie na przykład startują już w kurtkach membranowych, nie? Tak. Albo w grubych softshellach. Tak, dla mnie w ogóle spodni membranowych na skitury w ogóle nie mam. Mam takie grube, wiesz, softshellowe, termiczne, tam reguluję sobie jeszcze bielizną, ale membranę to ubieram praktycznie tylko na zjazd. Co, ja mam membranowe spodnie, kiedyś używałem ich trochę więcej, potem nabyłem właśnie lżejsze dużo softshelle, no i w sumie od, nie wiem, 5-6 lat nie miałem chyba membrany ani razu na sobie na skiturach. No to dla mnie taka odzież, która bardziej przeciwwietrzna niż... Tak. Ewentualnie właśnie albo takie lekkie spodnie tylko i wyłącznie przeciwwietrzne, które są wielkości pięści, albo ewentualnie shorty ocieplone. To jest jak dla mnie też fenomen. Uwielbiam ocieplone shorty w górach.
No i dla kobiet spódniczki. Jak najbardziej. To jest używane. Z jednej strony moda, ale moda, która działa też przy okazji rewelacyjnie, tak użytkowo. Jeżeli chodzi o wiek, który można ubierać z kitury, nieraz dostałem niezłe cięgi od posuniętych w wieku Austriaków. Można, zdecydowanie. To jest właśnie Austriaków, to jest też trochę słowo klucz, jakkolwiek w Polsce też są starsze osoby, które mocno chodzą, ale mimo wszystko no, tamten sport jest starszy i to są bardzo często na przykład ex-zawodnicy, ludzie, którzy kiedyś się ścigali albo właśnie chodzą po prostu od 50 lat i no, dalej są w stanie mieć mega, mega osiągi. To jest trochę jak z szosą u nas. Bardzo często jak się jedzie na szosę, pojeździć na rowerze, to potem nas mija jakiś dziadek, który właśnie się osoba bardziej leciwa, która nas nagle wyprzedza, no nie? Bo gościu ma takie doświadczenie i taką bazę tlenową, że no po prostu jedzie sobie spokojnie, na spokojną przejażdżkę w momencie, kiedy ja już na tym podjeździe jestem z językiem przy kierownicy. I... No to jest taki, u Austriaków to jest taki sport narodowy. A ja pamiętam, byłem kiedyś na takim szczycie, Preber się nazywa, to jest tam w Salzburgerlandzie, nie wiem, czy to nie jest jakiś tam najwyższy szczyt tych niskich Taurów, 2600 chyba. Po lokalsi mówili, że tam, że nie słyszeli, że tam jakaś lawina spadła, więc jest dosyć szczyt bezpieczny. Nawet tam jakieś biegi są skiturowe, też robią jakieś zawody raz w roku, takie lokalne. Ale zmierzam do tego, że na tym szczycie zobaczyłem po pierwsze, że ktoś jest dużo, dużo starszy niż ja, może wchodzić szybciej, a po drugie jakby wtedy jeszcze miałem ten taki cięższy sprzęt, że akurat jest takie nastromienie, że z lżejszym sprzętem mógłbyś iść na wprost w miarę bez zakosów. A z ciężkim było ciężko. A z ciężkim ja musiałem robić te zakosy, nie? I jak wróciłem potem, właśnie zmieniłem sprzęt. Tak, no lekki sprzęt daje niesamowite możliwości. To też trochę na bazie doświadczenia takiego zawodniczo-treningowego, że jednak jeśli się chodzi na lekkich nartach, no to jesteśmy w stanie więcej zrobić na niej, pójść szybciej. I właśnie często w Alpach ludzie wykorzystują faktycznie lekkie narty zawodnicze. Przynajmniej mam takie wrażenie, że tego sprzętu zawodniczego tam jest dużo więcej i częściej go ludzie używają jako taki typowy wycieczkowy sprzęt po prostu. Zwróciłem jeszcze też uwagę przez skryptingu, że ktoś zacznie już się bardziej może zaawansowanie bawić, znaczy tak trochę powyżej pierwszych wycieczek. Mm-hmm. Nawigacja w górach, jakby taka, jak mówiliśmy, można wejść wszędzie na tych nartach, ale można się zgubić. Nie? Chyba co roku można usłyszeć o doniesieniach GoPro, jak to szukają na przykład na wspomnianym Pilsku, na przykład ludzi, którzy nagle znali się na słowackiej stronie. Zdecydowanie, Pilsko potrafi być zgubne. I nie wiedzą, gdzie są jak wrócić, tak? Wiesz co, no to jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo i właśnie poruszanie się w górach, no nie jestem GoProwcem, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w górach zdecydowanie. Jak dla mnie fajnie jest znać topografię taką mniej więcej, czyli w miarę znać obszar, po którym się poruszamy. Także jeśli zjeżdżamy w jakąś dolinę, wiedzieć mniej więcej, w którą stronę będzie jakiś szlak, no nie? Nawet jeśli zjeżdżamy zupełnie poza trasą, to wiedzieć, że jeśli podejdziemy w górę i trochę w lewo, to dojdziemy na szlak XY. Wgrać sobie jakąś aplikację z albo mapą właśnie, offline, tak, do telefonu chociaż. Wgrać sobie mapy CZ przede wszystkim, to jest tak, też to lubię. Super aplikacja. Też. Po pierwsze są bezpłatne, pokazują wszystkie szlaki. No działają offline? Działają offline i możemy sobie włączyć tam też lokalizację, także widzimy siebie w tym samym czasie, w którym tam jesteśmy. Mhm, tak, też właśnie używam tej aplikacji. Nawet jakiś artykuł kiedyś mieliśmy na 8 Akademii, gdzie przedstawialiśmy takie różnego rodzaju programy, czy aplikacje, tam jakieś były i potem głosy, czy na fejsie, że są inne te. Nie były, też tego nie używam, ale Linuxy, czy jakieś inne. Nie, Linuxy, przepraszam, co ja gadam. Te Onyxy, tak, to się jakoś nazywa? Co szczerze, używam głównie map CZ. Wcześniej używałem mapy turystycznej, też aplikacji, ale myślę, że mapy CZ mają trochę więcej możliwości, jakby są dokładniejsze. FatMap też jest super aplikacją, to bardziej pod kątem, jeśli na przykład idziemy w jakiś nieznany rejon, FatMapa genialnie pokazuje ekspozycję, nastromienie terenu i w ogóle no, jakby ukształtowanie terenu. O. Jest tam też na mapach CZ planowanie wycieczki, ale rozgadaliśmy się już no, o mapach. Bardzo szczegółowy temat. Szczegółowy temat. No i GPS w zegarku. Jak dla mnie to jest też coś, co pomaga w dużej mierze. Także no też biegacze, kolarze i wszyscy inni, którzy uprawiają takie sporty wytrzymałościowe, powiedzmy, też mają zazwyczaj taką elektronikę. Możemy zawsze wrócić, włączyć sobie powrót do startu. No i wtedy zegarek nas fajnie poprowadzi już bezpieczną drogą tą, skąd przyszliśmy.
Nie będziemy może rozmawiać o takich rzeczach oczywistych, które też w innych podcastach poruszaliśmy przy artykułach, czyli że, nie wiem, że na skitury należy brać picie w termosie. Wiesz co, może nie dla wszystkich jest to też oczywiste, więc... Wypaca się więcej. Wypaca się więcej, fajnie jest mieć zapas picia, fajnie jest mieć jakiegoś batonika albo kanapkę najlepiej, no ale... Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś chce bardziej zaawansowanie chodzić, no to już musi mieć kursy, dobrze mieć kursy lawinowe. Oczywiście nie mówimy o detektorach, tak ABC, no uznajmy, że dla początkujących jest to niepotrzebne w Beskidach. No jeśli chodzimy w Beskidach albo w bardzo udeptanych i popularnych szlakach, nawet tatrzańskich, to myślę, że nie. No, jeśli idziemy na Karatówki, zazwyczaj lawiny tam nie schodzą, no i w Beskidach też powiedzmy, że lawiny są malutkie i rzadko się... Ktoś słyszał, tak, o lawinie gdzieś tam na niektórych szczytach, ale tak, uznajmy, że tam tego zagrożenia nie ma i nie musimy jakby w podcaście o skitringu dla początkujących o tym mówić. To chyba poruszyliśmy takie, ja myślę, najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o narty dla... skitouringi dla początkujących. Ja zachęcam bardzo do tego sportu. Ja też. No, chodzę od kilkunastu lat i w sumie jak zacząłem, to się bardzo zakochałem w tym sporcie. Także. Bardzo wielu skiturowców latem za to potem po tych górach jeździ na rowerze. Tak? Albo biega. Albo biega. Tak, nie? Takie dwa najpopularniejsze sporty jako letnia alternatywa. No tak. Bieganie to oczywiście, bo to i wydolność jest podobna, natomiast z rowerem jest to wspólnego, że męczysz się pod górę, ale za to zjeżdżasz w dół. Tak. Jest na dół, nie? No i prędkość, jednak też na rowerze i na latach masz prędkość w dół. To też jest coś, co wielu ludzi chyba przyciąga. Jeszcze o tej szybkości, tak przypomniało mi się, że właśnie jak wspomniałem kiedyś, żeśmy byli po takim bardzo dużym opadzie na tych rakietach, na tej wielkiej raczy, czy tam obok gdzieś. No w każdym razie pierwszy raz widziałem tam skiturowców, to było tam prawie 20 lat temu. I tak stwierdziłem, że oni tak wcale dużo szybciej od nas nie idą. Nie, że tak w miarę, tak wiesz, no szli troszeczkę szybciej do góry, ale nie była taka wielka różnica. Natomiast zmieniłem zdanie właśnie, kiedy w dół zdjęli foki i pojechali. Tak, no. Tak, to jest niesamowite dla mnie. Tak, no sam ruch w górę nie jest dużo szybszy. Chyba, że jest bardzo głęboki śnieg. To wtedy zdecydowanie, jeśli jeszcze idziemy w grupie dwóch, trzech osób na nartach i możemy się zmieniać na prowadzeniu, na wytyczaniu jakby tego szlaku, tej drogi, ścieżki w głębokim śniegu, no to wtedy jest zdecydowanie szybciej. Żeby się trzymać może tych samych przykładów, taki na przykład Zawrat, gdzie kiedyś tam też byłem po takim opadzie, że trzeba było torować, no to co zakos, patrzyłem na dół, jeżeli na turystów, którzy się na nogach, to co zakos, to oni byli dalej. Tak jest. To dziękujemy Ci za wizytę w naszym podcaście. Dzięki wielkie za zaproszenie, bardzo miłe. Mamy nadzieję, że chociaż na podstawowe pytania żeśmy odpowiedzieli. Zachęcamy, są kursy skiturowe. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jakie one są jakości, czy tam się można coś nauczyć. To zależy chyba od... Nigdy nie byłem na kursie skiturowym. Jak zaczynałem, chodziłem z tatą, z rodzicami i potem ze znajomymi z klubu. Także uczyłem się jakby w taki sposób naturalny, jeśli tak to można nazwać. Nie byłem na kursie, ale wiem, że są i dużo ludzi sobie chwali kursy. Na pewno fajnie, żeby to był jakiś przewodnik z licencją albo Polskiego Związku Alpinizmu, albo z jakimiś innymi takimi papierami uprawniającymi go w ogóle do prowadzenia wycieczek i kursów, bo to jest też istotne. Też nie czuję się kompetentny, czy taki kurs na pierwsze kroki na stoku, jak to widać czasami na stoku, takie wężyki ludzi idących, tak? Czy to ma sens, czy to nie ma sensu, na czy lepiej stoku, w terenie. Myślę, że o tyle ma sens, zobaczysz w ogóle ten sprzęt, ale pod kątem takiego typowego skitouringu, ja bym szedł chyba od razu na jakiś kurs taki typowo terenowy, niż na popołudniowe chodzenie po stoku, no nie? Także więcej chyba się można nauczyć i więcej wynieść z takiego kursu. Ewentualnie jak robisz pierwszą wycieczkę, nie wiem, wejść sobie gdzieś lasem, a zjechać po stoku. Tak, to jest jak dla mnie najfajniejsza opcja, jeśli chodzi o wycieczki. W ogóle na przykład pierwszy sezon można tak cały chodzić, no bo jednak zjazd lasem też jest dosyć trudny. To dziękujemy jeszcze raz Ci za wizytę i zachęcamy do słuchania kolejnych podcastów 8a i 8kademii.pl. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.